Polska w maju tego roku została określona najbardziej homofobicznym krajem Unii Europejskiej. Patrząc na ostatnie 2 tygodnie kampanii wyborczej, widzimy, jak bardzo to haniebne miejsce nam się po prostu należy. Politycy obozu rządzącego mówią, że osoby LGBT to nie ludzie. Mówią, żebyśmy sobie nie dali wmówić, że to ludzie, że Polska bez nich jest najpiękniejsza. Ale niestety ta skandaliczna homofobia nie zaczęła się 2 tygodnie temu. Ten tytuł został nam przyznany ze względu na to, że część samorządów w Polsce przyjmuje karty anty-LGBT, tworzące strefy wolne od osób LGBT. To wykluczanie 2 milionów obywateli i obywatelek. I Kuba Gawron, Paweł Preneta i Paulina Pająk, którzy stworzyli Atlas Nienawiści, pokazujący, które samorządy przyjmują tego typu karty, które wykluczają osoby nieheteronormatywne ze swoich społeczności, zostali pozwani. Zostali pozwani przez Ordo Iuris i te samorządy. I my nie godzimy się na to, żeby skrajna prawica doprowadzała do sytuacji, w której aktywiści LGBT, którzy próbują pokazywać skalę nienawiści i przemocy, są ciągani po sądach, gdzie próbuje się ograniczać ich wolność słowa, gdzie próbuje się ich zastraszać po to, żeby kolejni nie poszli w ich ślady. Osób, które stoją po stronie praw człowieka, jest w Polsce więcej. Wiem, że wy jesteście częścią tej grupy. Dlatego apeluję do was i proszę, nagrajcie krótki filmik, pokażcie twórcom i twórczyni Atlasu Nienawiści, że stoicie po ich stronie, że nie godzicie się na tą skrajną homofobię, która jest w Polsce, że uważacie, że każdy w naszym kraju powinien czuć się dobrze i bezpiecznie, niezależnie od tego, kogo kocha. Nie pozwalamy na to, żeby wykluczać, nie pozwolimy na to, żeby stosować ten haniebny język, który prowadzi tylko i wyłącznie do nienawiści i przemocy. Pokażmy solidarność, pokażmy, że nie są sami, pokażmy, że stoimy za naszą bohaterską trójką.